Witajcie, dzisiaj poniedziałek, pierwszy dzień w pracy w tym tygodniu, jest już koło 8, pierwsze 3 rury wrzucone tutaj na rusztowanie, wszystko musi wylądować na dachu. Tu macie widok, teraz trochę mgła, ale na całe miasteczko, tam jest morze, też trochę zamglone, ale jakoś ten, a tam jest na dole. Tam kolega spina, wciąga, a ja tutaj to wywalam, to pokażę wam jak to wygląda. W każdym razie nie czuję się tu zbyt pewnie. No ale co zrobić? Co zrobić, słuchajcie? Wolałbym na swoim polu w traktorze niż tutaj. Dzisiaj tylko 15 rur, także nie ma tragedii. Ale wczoraj robiliśmy ich sporo. Nie pamiętam, ponad 100 chyba. Na tym budynku i na tamtym. Odpiąć, zdjąć ten pas, cholera, nie ma gdzie nogi postawić. O, o to, 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 to. A teraz z powrotem. Tu zahaczamy. To na dół i wiozę sznurkiem. Także widzicie jak to wygląda. Tutaj w tych kioskach, ja je nazywam, to są centrale klimatyzacyjne. Tam trzeba zamontować te rury. Tam są tłumiki wcześniej wrzucone, to też robiliśmy. No i potem będzie to uruchamiane. Zobaczymy jaką nam robotę dadzą po tym. No ale tu jesteśmy, słuchajcie, mimo co, no znamy się na tej robocie z kolegą, ale tu przyjeżdżasz, to jesteś nikim. Przynieś, wynieś, pozamiataj, na gorsze roboty. Takie. Takie targanie rur. To oni biorą, ludzie, którzy znają się na robocie, tak, biorą do targania rur takich, no po prostu żarty. No ale to co zrobić. Jeszcze spadło. O.
Witajcie. Mamy tutaj taką centralkę na budynku od klimatyzacji, wentylacji i wszystkiego co tam tylko. Sprawdzam czy kamera włączona. Jest ok. No i robimy, proszę ja was, teraz takie rury tutaj odejścia od powietrza zewnętrznego. Tutaj jest następny kanał wentylacyjny. Idziemy tutaj z tą rurą teraz dwusetką. Tutaj na dół do tych dwóch dwusetek. No i tak ta wygląda, taka centralka sobie, o. No i teraz będę kroił tą rurę na 67, bo musimy się tam połączyć z tym tematem. No i taka kolej rzeczy. Na dachu budynku jak zwykle 67 cm. A bo to się wszystko widzi, ta wyciera o styropian. O, dobra. Teraz okulary, bez okularów nie ma cięcia. No i jedziemy. Ucięte, ale żeby się nie zaciąć i pokaleczyć, to jeszcze trzeba to oszlifować tu w środku. O. To, ale przy rurach jak się tnie, no widzicie, tu się to robi taki zadzior, widać go? I to bardzo paskudnie potrafi skaleczyć. I dlatego zawsze go obcinamy i jest bezpiecznie. Dobra. To zaraz was włączę jak się będziemy przymierzali do montażu. No tutaj musimy, słuchajcie, zrobić tak zwane wpalenie. Ja zapomniałem jak to się nazywa po polsku, ale takie wejście, odejście rurą od kanału głównego. Ale żeby to przykręcić, ponieważ tutaj jest 7 cm wełny, będzie ciężko, więc najpierw to przykręcę tutaj do tej rury, którą uciąłem wcześniej. O. Tutaj. To jest rura dwusetka, więc wystarczy 4 śruby. Nie wejdzie ta izolacja. Którą? No, to tak widzicie, to bywa z rysunkami. Niestety. I trzeba będzie poprawić. Ale to w niczym nie zmienia tematu. Pokażę wam, jak to wygląda dalej. Jeszcze prześledzimy rysunek i zobaczymy, czy rzeczywiście to ma tak być. W sumie tak, bo tutaj oba kanały są izolowane, więc rura teoretycznie też powinna być jedna i druga izolowana. No ale zaraz przyjdzie majster, zobaczymy co on powie. To na razie tyle. No, rura przedłużona o 5 cm. Możemy założyć... To się jakiś sztucer nazywa, ale zapomniałem jaki w każdym razie. Nie chodzi o to. Umówmy się, wpalenie. Każdy monter wentylacji wie co to jest. A ten, który nie wie, no to właśnie się dowiedział.
To mamy zrobione tutaj. Teraz potrzebujemy silikon, żeby tą, potocznie mówiąc, wpałkę wypełnić. O. Trzeba to dobrze zaizolować silikonem, żeby nie dmuchało, bo tu będzie naprawdę duże ciśnienie powietrza. Dobra, to wystarczy. Trochę tu mało miejsca, no ale myślę, że jeszcze sobie poradzimy. O kurczę, widzicie? A teraz będzie jazda bez trzymanki. Przydałaby się magnetyczna ta główka, ale... Trzymać coś? No, jakbyś mógł. O ty kurna. Nie, nie da rady, muszę to zdjąć i wziąć przeduszkę. Puść. No możesz. Tu od razu jeszcze uzupełnimy silikonem. O, tam jest jego dosyć. Dociśnie, wyciśnie, będzie dobrze. Silikon poszedł na górę. Czyli to ma być tak. Zajrzymy do środka. No i jest dobrze. Trzeba przejść tam na dół. O! Tędy. Oho. Dzwonią. Kogo niesie? Niemcy, no następna robota. Wszystkiego to nie zrobimy. Nie, nie, wszystkiego nie. Nie. O, no i to jest dobrze przykręcone. Wpalenie tak zwane. No i można przejść do następnego etapu. Podłączymy tu, zobaczcie teraz, taką szelkę. Rurką gwintowaną do góry do sufitu. Mocowanie. I jedziemy tak samo wzdłuż równolegle do tej rury. Pokażę wam, jak ten efekt będzie skończony.